Dzisiejszy temat lekcji. Was machst du am Wochenende? Co robisz w weekend? Jesteśmy na stronie 19 w ćwiczeniach. Zróbmy sobie zadanie 18. Was passt zusammen? Ordne zu. Przyporządkuj czasowniki do rzeczowników. W ramce mamy podane czasowniki, ich tłumaczenia widzimy obok, a na górze strony mamy rzeczowniki. Ein Buch, książka, der Oma, babci, ein Spiel, gra, sich mit der Clique, się z kliką, den Hund, psa, bis zum Vormittag, do przedpołudnia, auf eine Party, na imprezę, die Freundin, przyjaciółka. Dobieramy pasujące czasowniki. Zadanie 19. Was machst du am Wochenende? Ergänze die Sätze mit den Ausdrücken aus Übung 18. Musimy uzupełnić to zadanie, korzystając z tych zwrotów, które przed chwilą pisaliśmy w poprzednim zadaniu. Tutaj mamy złączenia. Mamy na przykład am Samstag vormittag. To jest połączenie słowa Samstag, czyli sobota, i vormittag, przedpołudnie, czyli w sobotnie przedpołudnie, i należy wpisać, tylko pamiętając o tym, że piszemy osobie, a więc czasownik odmienimy przez pierwszą osobę, bo będziemy mówić o swoim imieniu. Po czasowniku odmienionym będzie osoba, czyli ich, a później te początki, które sobie wybierzemy. Samstag Nachmittag to popołudnie sobotnie, Samstag Abend wieczór. Później mamy Sonntag Vormittag, niedzielne przedpołudnie, Sonntag Nachmittag, niedzielne popołudnie, i Sonntag Abend wieczór niedzielny. Należy ścisnąć, bo jest mało miejsca do opisania. Zadanie 20. Markiere den richtigen Teil der zusammengesetzten Verben. Zaznacz właściwą część czasownika rozdzielnie złożonego. Tutaj widzimy obok czasowniki rozdzielnie złożone. Są one tutaj użyte w zdaniu i ta zasadnicza część słówka jest w zdaniu obok osoby, a na koniec zdania odpada ten przedrostek i znajdujemy sobie najpierw tą część czasownika w zdaniu, a później dopasowujemy przedrostek, tak żeby składało się słówko. Zadanie 21. Ergänze die Sätze. Übersetze die polnischen Wörter ins Deutsche. Uzupełnij zdania, przełóż polskie słowa na niemiecki. Mamy w ramce zwroty do tych zdań. Sonntags bin ich immer. W niedzielę zawsze jestem. Um 14 Uhr fahre ich do domu mit dem Bus, autobusem. Wir essen um 14 Uhr. My jemy o 14. Co jemy o 14? Obiad. Wann der Schulunterricht? Kiedy zajęcia szkolne? Tutaj mamy czasownik rozdzielnie złożony, czyli przedrostek będzie tutaj, a tutaj odmieniona przez trzecią osobę forma czasownika. Mein Vater um 17 Uhr von der Arbeit. Ojciec wraca. I tu mamy znowu czasownik rozdzielnie złożony, przedrostek będzie na końcu, a tu odmieniony w trzeciej osobie część czasownika. Szóste. Morgens gehe ich und frühstücke. Co rano chodzę do kuchni i śniadam. Trzecia. To jest liczebnik porządkowy, mamy to w zeszycie w notatkach. Dwie lekcje temu, tamtyśmy piętra numerowali. Stunde ist Deutschunterricht. Lekcja to zajęcia niemieckiego. Zadanie 22. Oliver's Wochenplan bilde Sätze. Mamy plan tygodnia Olivera i musimy porobić zdania o każdym dniu. Mamy przykład. MO, czyli Montag, poniedziałek. Viertel nach neun, czyli 15 po 9. English test.
i nie piszemy godziny, a piszemy, używamy zwrotów przedpołudnie, popołudnie, wieczór, ewentualnie ranek. Ranek to rano, to am morgen po niemiecku. I mamy taki przykład. Am Montag vormittag, czyli w poniedziałkowe przedpołudnie, połączenie słowa dnia tygodnia z porą dnia. Hat Oliver, to będzie w każdym zdaniu. Ma Oliver. I wpisujemy co? Einen English Test. Test angielskiego. Według tego wzora robimy następujące zdania. Tutaj będziemy mieli popołudnie, czyli Dienstag Nachmittag. Gitarre Unterricht, czyli zajęcia gitarowe. I robimy z tego zdanie. Am Mittwoch Abend, wieczór środowy. Koncert im Stadion. Też trzeba będzie ładnie połączyć. Donnerstag Abend. Judo Training. Trening Judo. Am Freitag Abend Party by Bianca. Czyli impreza u Bianki w piątkowy wieczór. Am Samstag Morgen, w sobotni poranek. Spiel mit der 9B. A więc gra z 9B. I Sonntag Nachmittag, niedzielne popołudnie. Treffen im Sportclub. Spotkanie w klubie sportowym. Składamy z tego zdania i zapisujemy. Zadanie 23 jest zadaniem na szóstkę. Należy napisać mail i zawrzeć w nim informacje na pytania. Um wie viel Uhr stehst du auf? O której godzinie wstajesz? Należy zawrzeć w tym mailu. Was ist du zum Frühstück? Co jest na śniadanie? Wann fängt die Schule an? O której zaczyna się szkoła? Wie fährst du zur Schule? Jak jedziesz do szkoły? Wann kommst du nach Hause zurück? Kiedy wracasz ze szkoły? Kiedy wracasz do domu? Hast du immer viele Hausaufgaben auf? Czy masz zawsze dużo zadań domowych? Wie viele? Wie lange lernst du für die Schule? Jak długo uczysz się do szkoły? Was machst du? Wohin gehst du am Nachmittag? Co robisz lub dokąd idziesz po południu? Mamy jeszcze pytanko. Um wie viel Uhr ist du zu Abend? O której godzinie jesz kolację? I was machst du dann? Co robisz potem, czyli po kolacji? Zadanie 25. Proszę zapisać sobie do zeszytu, to jest zadanie na piątkę. Pytanie. Zapytaj koleżankę, która jest godzina. To było w temacie lekcji, którą żeśmy robili niedawno. Zapytaj, o której godzinie wstaję. To z zadań poprzednich, które robiliśmy w tym temacie. O której i czasownik wstawać. Pamiętamy, że wstawać jest czasownikiem rozdzielnie złożonym. Pamiętamy, że trzeba osobę wstawić do zdania i gdzie będzie ten przedrostek czasownika w zdaniu. To już będzie na końcu zdania. Zapytaj kolegę, koleżankę, co robi w niedzielę przed południem, czyli co robisz i z niedzieli i przed południa tworzymy jedno słowo. Zapytaj koleżankę, kolegę, kiedy zaczyna się impreza, czyli słówko kiedy, czasownik zaczynać się. Też podawaliśmy sobie dzisiaj odmianę w drugiej osobie, w trzeciej osobie rzeczy pojedynczej, też jest rozdzielnie złożone, czyli coś tam na koniec pójdzie, a literka A w tym słowie zaczynać się zamieni się w literkę E z kropkami. I zadanie piąte. Zapytaj koleżankę, kolegę, jak przebiega jego weekend. I tu znowu mamy, będzie pytanie wie, czyli jak. I słowo przebiegać, to słówko też rozdzielnie złożone. Przedrostek będzie na końcu zdania. A jeszcze do tego kropki nam dojdą, bo odmieniamy w trzeciej osobie. Zadanie 26. Przetłumacz zdania na język niemiecki. I tu znowu mamy zwroty te najbardziej potrzebne wypisane. Trzecie zdanie jest w temacie lekcji, godziny. Rozpoczynamy od jest. To też mamy w zwrotach. Ja jem kolację. Należy dać tutaj osobę. I też godzinę dobrze przetłumaczyć.